Przed nami 1 i 2 listopada bardzo ważne daty w wierze katolickiej. Kościół 1 listopada wspomina nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, których życie nacechowane było świętością. Kościół widzi w nich swoich orędowników u Boga i przykłady do naśladowania. Kościół w tym dniu oddaje cześć wszystkim, którzy już weszli do chwały zbawionych. A wiernym pielgrzymującym jeszcze na Ziemi wskazuje drogę, która ma ich zaprowadzić do świętości, do domu naszego Ojca. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze świętymi, którzy otaczają nas nieustannie swoją opieką. Zaduszki, czyli Dzień Zaduszny, obchodzimy 2 listopada, i warto pamiętać, że to właśnie. Zaduszki są świętem zmarłych, a nie święto wszystkich świętych, przypadające na 1 listopada. Dla chrześcijan to dzień modlitwy za wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, ale przebywają jeszcze w czyśćcu i potrzebują naszej modlitwy, by mogli dostąpić zbawienia. Zaduszki nie są dniem ustawowo wolnym od pracy, tak jak jest w przypadku innych świąt. 2 listopada, o ile nie wypada w sobotę lub niedzielę, jest normalnym dniem pracującym. Wolny zawsze natomiast jest pierwszy dzień listopada.